By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć, słuchajcie, chcę wam pokazać coś, co założę do mojej przyjaciółki Krystyny. Za chwilę wyjeżdżam. Walizki wam nie będę pokazywała, jak ją pakuję. Mogę wam podlinkować filmik jedynie, jak pakuje się do sanatorium. Biorę praktycznie te wszystkie rzeczy, tylko w mniejszych po prostu ilościach. Jadę na kilka dni i chcę wam pokazać rzeczy, które wiozę jej. Tak na szybko, to są kolczyki, które wam już pokazywałam. Ja mam ich dużo. Ona wie o nich, że je dostanie. Ma przykute uszy pod dwie dziurki, także może nosić podwójnie. Albo pojedyncze, jak to mi będzie wygodnie. Po prostu chcę się ich pozbyć, bo mam ich naprawdę sporo. Rozdaję na prawo i lewo, a jeszcze ich mam dość dużo. Drugą rzeczą jest minutnik. Ja sobie kupiłam ostatnio nowy, to jajeczko, które naprawdę się super sprawdza. Nie wiem, czy też jej nie kupię takiego jajeczka. Ten po prostu jest u mnie, no kurzy się, jest u mnie tylko jako gadżet, działa, wszystko jest z nim w porządku po prostu, a że ona nie ma i ostatnio też mówiła, że przydałby jej się minutnik, także myślę, że będzie zadowolona. To są dwie rzeczy, które jej zawożę. Trzecie to są te wiadereczka, które już wam pokazywałam, maleńkie, dwa żółte, jedno seledynowe i takie nieco większe. Jako dekoracja, jako gadżet, a można też zasadzić zioła w środku. Fioletowe, bardziej bym powiedziała taki kolor prowansalski. O matko kochana. Dobra, już nie broję. Tu w pudełeczku jest kubek, który też wam pokazywałam, który jej zawożę. Oczywiście sfilmuję wam, jeżeli jeszcze ma i nie ma, bo nie zbiła, tej saladerki, którą jej kupiłam, patery na owoce, będzie idealnie pasował do tego kubka. Pasowała, bo to ona. Jak nie, kubek zawsze się przyda. Tutaj mam w worku lakiery do paznokci. Wszystkie kolory, które mam podwójne albo taki przy... podobne po prostu kolory. Mam ich dużo, już się połowy mogę przyznać się, że się wyzbyłam. Rozdawałam koleżankom, przyjaciółkom i jeszcze mi zostało dość dużo. Zawiozę też jej, na pewno się ucieszy. Też maluję paznokcie. I zawożę jej też odżywkę, której już nie używam, bo miałam dwie takie odżywki, ta jest jeszcze całość, Miss Sporty to jest i Top Coat z Rimmela, mam jeszcze trochę, a termin ważności jeszcze jest dość długi, ja nie używam, bo używam tych wysuszaczy, więc na pewno też u niej się to sprawdzi i zawożę jej torebeczkę, to jest taka czarna listonoszka, tutaj ma taką kokardę na jeden rzep i na jedną kieszonkę, na suwaczek, super. Tak, jedna kieszonka. U mnie się nie sprawdzają takie torby, ja po prostu, no ją mam, po prostu mam. Nieużywana jest, nieśmigana. U mnie się nie sprawdzają z jedną kieszonką torby, ja muszę mieć kilka, żeby mieć wszystko poukładane. Wiecie jak to ja, no tak to jest. Porządek musi być. I pokazuję wam komplet kosmetyków, tak. Małe perfumy 30, duże perfumy setki i krem do rąk w takim opakowaniu. Ja już dużo kiedyś rzeczy zamawiałam z tej firmy. O, Annabelle, dobrze widać. Także ja z połowy jestem zadowolona, z połowy nie. To u mnie jest po prostu, to na nią czekało, że tak powiem, po prostu ostatnio nie widziałyśmy się, nie dałam, nie wysyłałam, bo to szkoda, żeby pomykało. Tu jest jeszcze taki upominek, witraż, także myślę, że też będzie zadowolona, jej mieszkanie jest czysto po remoncie, więc na pewno się przyda. I mam jedną rzecz, jedną jedyną, ale konkretną dla jej przyjaciela. Ja wam w kółko powtarzam, że przyjaciele moich przyjaciół są moimi przyjaciółmi. I to jest kurtka męska, wielka, beżowa. Na suwak. Przepraszam was najmocniej. Już kończę. Zawsze jak nagrywam, to ktoś dzwoni, ale ci z was, co nagrywają, wiedzą, że tak jest. Tu jest suwaczek, w środku jest kaptur, także można go wyjąć i założyć na głowę, jak pada, można go schować. Schowany też wyśmienicie wygląda, stójkę można postawić albo położyć, to już jak tam
mężczyzna sobie będzie życzył, wedle życzenia, jak to mówią. O, nie mogę teraz spakować, za chwilkę to spakuję, bo się męczę. I co? Nowa, nieśmigana kurteczka jasno-beżowa. Tutaj z boku na piersiach męskich ma taką kieszonkę na rzep. Można tu schować MP3 albo portfel na dokumenty. Taka o, tak jak dłoń mi się mieści. No i oczywiście standardowo kieszenie po bokach zapinane na suwaki z jednej i z drugiej strony. Ma ściągacz na dole i jeszcze ma takie te gumki. Ja nienawidzę tych gumek, no ale mężczyznom się podoba, bo kobiety, wiecie, mają szersze biodra, w talii są wcięte, a mężczyźni mają bardziej proste postawy i u nich to się sprawdza. Mój mąż to uwielbia, takie właśnie gumki, że jeszcze się ściśnie i jest mu wygodnie. No, każdy preferuje coś innego. I rączka, znaczy rękaw na rączkę, na rzep zamykany, także też można sobie i ściśniać, i poluźniać. Także o, taki mały prezent, mam nadzieję, że będzie zadowolony. Jeszcze Wam mogę powiedzieć, jaka to jest firma i jaki jest rozmiar. Firma to jest Speed Boy, jeżeli dobrze czytam. To nie jest SK, to jest XL-ka, ale ona jest spora, myślę, że na 2XL też dla mężczyzn się nada. Także co, ja się z Wami żegnam, potem jedynie mogę Wam jeszcze pokazać, jak już spakowałam walizkę, a na razie to wszystko. Do zobaczenia. A tak już... Wyglądają moje przygotowania do spakowania całej walizki. Tutaj mamy torbę, listonoszkę, którą będę zabierać jako bagaż podręczny. Tu kosmetyczka, jeszcze połowy kosmetyków nie ma. Okulary, zapowiada się super cały tydzień. Trochę technologii, techniki, MP4 chyba to nawet jest. Zaślecz na razie do aparatu. Zasilacz do laptopa, moje notesy, przypornik, który zawsze jest niezbędny. Tu jest torba na laptopa i tutaj już mam popakowane prawie wszystkie rzeczy. No niestety połowę walizki zajmują prezenty dla Krysi. No ale cóż, ja i tak później z pustymi rękoma nie przyjadę, bo oczywiście odwiedzimy kilka sklepów, więc wyrówna się. Także na razie się z Wami żegnam.